Marek Gaszyński w szpitalu. Autor przebojów nie ma na czerwonych gitar w ciężkim stanie. Marek Gaszyński, kariera Marek Gaszyński, 83 litry, to dziennikarz muzyczny związany z Polskim Radiem. Jest autorem tekstów ponad 150 piosenek. Ma na koncie również wiele książek o tematyce muzycznej. Swoją karierę zawodową zaczynał w rozgłośni harcerskiej, zaś potem został dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia. Pierwszą piosenką, jaką napisał, był tekst do utworu Czesława Niemena Czy wiesz? Od 1964 roku Gaszyński pisał teksty piosenek dla popularnych wykonawców muzyki rozrywkowej. Jego teksty można usłyszeć w wykonaniu takich artystów jak Breakout, Czerwone Gitary, Halina Frąckowiak, Helena Majdaniec, Gang Marcela, Jerzy Grunwald, Test, Maciej Kossowski, Bogusław Mec, Wojciech Gąsowski, Niebiesko-Czarni, Czesław Niemen, Polanie, Wojciech Skowroński czy Tadeusz Woźniak. W 2020 roku został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2015 roku otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Niestety, teraz Marek Gaszyński znalazł się w ciężkim stanie. Marek Gaszyński na początku stycznia trafił do szpitala. O stanie zdrowia dziennikarza poinformowała jego córka. Jakie są prognozy dla 83-latka? Kochani, nasz tata i dziadek, Marek Gaszyński, przebywa obecnie w ciężkim stanie w szpitalu. Ogromnie proszę w imieniu swoim, jak i całej rodziny, o przesyłanie mu dobrej energii. By jak najszybciej wyzdrowiał i wrócił do nas, jak zawsze uśmiechnięty i pełen energii. Idzie już ku lepszemu, tata dzielnie walczy, ale wasze wsparcie jest mu bardzo potrzebne. Jednocześnie wszystkim bardzo dziękujemy za dobre słowo i ogrom wysyłanych dobrych myśli, napisała w sieci córka dziennikarza Marta Gaszyńska. Trzymamy kciuki za szybki powrót Gaszyńskiego do zdrowia.